Szumy i zakłócenia są obecne w każdym obwodzie elektronicznym. Dlaczego? Dlatego, że szum jest generowany ze względu na fizyczne właściwości ładunków elektrycznych oraz sam ich charakter. Natomiast zakłócenia to sygnały, które zazwyczaj dostają się z zewnątrz układu elektronicznego i zaburzają jego pracę, parametry sygnału użytecznego. Trochę to wydaje się skomplikowane, ale mam nadzieję, że w tym odcinku uda nam się dowiedzieć, czym są szumy w obwodach elektrycznych, jakie mamy ich rodzaje oraz jak ich unikać. Wydaje mi się uzasadnione, abyśmy oddzielnie omówili szumy, a oddzielnie zakłócenia, bo to nie to samo, choć mają one niektóre cechy wspólne, no i można by też powiedzieć, że zakłócenia są pewnym rodzajem szumu. W tym odcinku zajmiemy się szumami wewnętrznymi, a do zakłóceń wrócimy innym razem. Mówiłem, że szumy są zawsze obecne w układach elektronicznych i w zasadzie nie da się ich całkowicie wyeliminować, no można tylko walczyć o ich najniższy poziom. Ale w zasadzie, czym są właściwie szumy? Szum to każdy sygnał, który jest sygnałem elektrycznym, ale nie jest dla nas sygnałem użytecznym. Jest to zwykle sygnał o charakterze przypadkowym, losowym. Szumy często mają poziom znacznie niższy niż sygnały użyteczne, ale nie zawsze. Mówiąc szum, mamy często na myśli szum, jaki możemy usłyszeć na przykład w odbiorniku, który nie jest dostrojony do stacji. A w istocie jest to tylko jeden z rodzajów szumu. W języku angielskim szum określa słowo noise, które możemy tłumaczyć także jako hałas. No i szum może być również sygnałem o bardziej określonej częstotliwości. Może to być na przykład brum sieciowy, czyli częstotliwość 50 Hz i jej harmoniczne. Ale ten przykład opisuje raczej zakłócenie, a my tutaj próbujemy zdefiniować pojęcie szumu. Skupmy się zatem na razie na szumach wewnętrznych, czyli takich, które pojawiają się w samych elementach elektronicznych, no i w obwodach oczywiście, wewnątrz układu, który wykonuje jakąś funkcję. Trzeba też powiedzieć, że szumy nie ograniczają się tylko do pasma akustycznego. Szumy nie tylko występują w torach urządzeń audio, ale również w innych obwodach, na przykład w przetwornikach obrazu, w torach urządzeń wideo oraz przyrządach pomiarowych i często ich pasmo sięga daleko poza pasmo częstotliwości akustycznych zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Zatem szumem może być zarówno częstotliwość rzędu pojedynczych herców, jak i wielu megaherców oraz ich kombinacje. Warto by zatem jakoś podzielić szum wewnętrzny, aby zrozumieć mechanizmy jego powstawania. Szumy wewnętrzne dzielimy na szumy termiczne, szumy śrutowe, lawinowe i rekombinacyjne, szumy migotania i wybuchowe oraz szumy strukturalne. No musicie przyznać, że jest dość sporo tych rodzajów, a ich opis zapowiada się ciekawie. Ten podział być może jest trochę nieprecyzyjny, bo niektóre przyczyny jego powstawania są wspólne, ale na razie trzymajmy się go. Oprócz takiego podziału można by wyznaczyć także tak zwaną gęstość spektralną szumu. Pod tym bardzo fachowym określeniem kryje się po prostu rozkład częstotliwości poszczególnych rodzajów szumu, bo jak się okaże, to też jest dosyć ważną sprawą, ale do tego jeszcze wrócimy. No to już bez dodatkowych wyjaśnień przechodzimy do pierwszego rodzaju, czyli do szumu termicznego. Szumy termiczne, zwane czasem szumami cieplnymi lub szumami Johnsona, są generowane przez bezwładne ruchy elektronów na rezystancjach. W każdym przewodniku, czyli de facto na każdej rezystancji, w temperaturze powyżej 0 kelwinów, powyżej 0 bezwzględnego, występują chaotyczne ruchy cząstek, a więc również ruchy nośników prądu elektrycznego i są one znane jako ruchy Browna. Oczywiście przyczyną tych ruchów jest ciepło, energia cieplna. W rezultacie na każdym oporze występuje szum. Nawet wtedy, kiedy rezystor nie jest do niczego podłączony, kiedy nie płynie żaden prąd w nim, no to rezystor szumi, jeśli można tak powiedzieć. Co ciekawe, wartość tego szumu nie zależy od przepływu prądu przez rezystancję, no chyba, że prąd ten spowoduje wzrost temperatury samego rezystora, który oczywiście zwiększy poziom szumu cieplnego. Szum termiczny ma widmo szumu białego, czyli takiego, którego intensywność jest stała w funkcji częstotliwości, czyli od zera do nieskończoności. Oczywiście w teorii, bo w praktyce zawsze rozpatrujemy jakiś zakres częstotliwości, ale warto wiedzieć, że szum termiczny to właśnie szum biały. No i powstaje pytanie, od czego zatem jeszcze zależy wartość szumu termicznego? Aby odpowiedzieć na to pytanie, najlepiej poznać pewien wzór. No nie myślałem, że kiedyś to powiem. Tu go widzimy. P to jest moc szumu termicznego, K to jest stała Boltzmana, T to jest temperatura, a DF to jest szerokość pasma tego szumu. Z tego wzoru wynika, że moc szumu jest proporcjonalna właśnie do temperatury oraz do szerokości pasma. Czyli im wyższa temperatura i szersze pasmo, no to moc szumu rośnie. Ale skoro powiedzieliśmy, że szumy powstają na rezystancji, no to warto również ją wprowadzić do tego wzoru, a ponieważ wiemy, że moc równa się kwadrat napięcia przez
rezystancję, no to po przekształceniu tego wzoru mamy, że napięcie szumu równa się pierwiastek z takiego wyrażenia 4KTDFRS. No i w takiej postaci napięcie szumu będzie również zależało dodatkowo od rezystancji, na której mierzymy poziom, tym razem napięcia szumu termicznego. Te wzory napisałem również po to, żeby sobie uzmysłowić, jak można zmniejszyć poziom szumu termicznego, no czyli co moglibyśmy zrobić. No oczywiście obniżanie temperatury raczej nie wchodzi w grę. No musielibyśmy ją jakoś drastycznie obniżyć, co w zwykłych warunkach jest nieopłacalne. No ale w niektórych urządzeniach, na przykład w teleskopach, stosuje się takie metody. No i druga, bardziej skuteczna metoda to oczywiście ograniczanie pasma. Kiedy jest taka możliwość, stosuje się filtry, które obcinają nam pasmo naszego toru i w ten sposób szumy termiczne maleją. No i wreszcie zmniejszenie rezystancji również obniża szumy cieplne, ale jak wiemy, nie zawsze można stosować tę metodę, no ale zawsze warto to rozważyć, na przykład zmniejszenie rezystancji wyjściowej lub wejściowej torów, gdzie chcemy unikać szumów termicznych. Zauważmy, że szumy termiczne powstają na wszystkich rezystancjach w układzie, również na tych, które nie są stricte rezystorami, na przykład na cewkach, które mają też przecież pewien opór, a nawet na przewodach i ścieżkach płytek drukowanych. No szumu termicznego niestety nie da się uniknąć, jest on zawsze obecny, ale jak widzimy, można go jakoś ograniczać. Kolejnym rodzajem szumu jest tak zwany szum śrutowy, następna odmiana szumu wewnętrznego. Szum taki zwany również szumem Schottkiego powstaje tym razem przy przepływie prądu elektrycznego. Jest on związany z ruchem nośników prądu oraz rekombinacją, no głównie wtedy, kiedy pokonują one barierę potencjału, jaka występuje w półprzewodnikach. Ja tu narysowałem oczywiście rezystor, ale wyobraźmy sobie, że to jest jakiś element półprzewodnikowy. Zatem szum śrutowy jest mocno związany z elementami takimi jak tranzystory, diody i tak dalej. Ponieważ prąd przepływający przez złącza nie ma charakteru ciągłego, stąd właśnie szumy śrutowe zwane rekombinacyjnymi. No, szum śrutowy również ma charakter widmowy szumu białego, tak jak szum termiczny. Wartość skuteczna prądu szumu została wyznaczona przez Waltera Schottkiego, tego od diody Schottkiego, stąd nazwa. I taki ma wzór, czyli pierwiastek z 2Q IDF, gdzie ISH to jest wartość prądu tego śrutowego szumu, Q to jest ładunek elektronu, I to jest natężenie prądu stałego, powiedzmy, bo to chodzi o prąd stały. No i DF znowu mamy pasmo szumu białego. Z tego wzoru wynika, że moc szumu śrutowego zależy głównie od prądu płynącego przez szumiący element. Podobnie sprawa wygląda z szumami lawinowymi, ale występują one podczas przebicia złącza w kierunku zaporowym, na przykład w diodach Zenera. Prąd generowany podczas takiego przebicia nie ma charakteru ciągłego również, tylko składa się z wielu impulsów, stąd szum. Moc szumów lawinowych też głównie zależy od natężenia prądu podczas takiego przebicia. Spokojnie, szum ten nie ma nic wspólnego z migotaniem komór sercowych, natomiast ma on związek z pewnymi fluktuacjami prądów w elementach, przez które przepływa prąd elektryczny. Jeśli na przykład w sieci krystalicznej półprzewodnika, z którego wykonany jest tranzystor, występują defekty lub na przykład w rezystorze nierówno został rozłożony materiał, z którego jest on wykonany, no to wartość prądu też zmienia się w nierównomierny sposób, co powoduje szumy. Z podobnych powodów występują tak zwane szumy wybuchowe w urządzeniach audio, na przykład przypominają one czasem coś w rodzaju smażenia lub przygotowywania prażonej kukurydzy. Powstają one również głównie z powodów defektów sieci krystalicznej, półprzewodników, ale tutaj te defekty muszą być już znacznie większe i często na przykład, kiedy już je słyszymy, no są spowodowane na przykład rozszczelnieniem się obudowy tranzystorów, diod lub ich przegrzaniem. Szum migotania ma charakter tym razem szumu różowego. Przypominam, że taki szum ma moc odwrotnie proporcjonalną do częstotliwości, czyli jego gęstość energii jest najwyższa dla częstotliwości niskich i zmniejsza się wraz z częstotliwością, oczywiście znowu w określonym przedziale. Natomiast dla szumów wybuchowych widmowy charakter ma postać szumu kolorowego, czyli częstotliwość we wzorze podniesiona jest do potęgi drugiej. Wartość mocy szumów tego typu zależy od prądu, a także napięcia na szumiących elementach. No i na koniec szumy strukturalne. Przyczyną powstawania takich szumów jest niedoskonałość technologiczna procesów wytwarzania elementów elektronicznych półprzewodnikowych, ale nie tylko. Ich charakter jest zbliżony do szumów lawinowych, ale zwykle częstotliwości są niskie, poniżej 100 Hz. Ponieważ nowoczesne technologie znacznie dzisiaj polepszyły jakość wykonania elementów, poziom tego typu szumów został opanowany, obniżony, co sprawia, że nie stanowią one dziś jakiegoś wielkiego problemu.
No dobrze, poznaliśmy już rodzaje szumów wewnętrznych generowanych przez same elementy elektroniczne oraz elementy towarzyszące, ale powstaje pewne pytanie, bo skoro w obwodach powstaje kilka rodzajów szumu, to czy one się jakoś dodają, czy się sumują? Intuicja podpowiada nam, że powinny i rzeczywiście tak jest, ale z pewnymi zastrzeżeniami. Owszem, jeśli sumy są nieskorelowane, czyli niezależne od siebie, to ich moc całkowita oczywiście się sumuje, ale już wypadkowa wartość skuteczna ich napięcia nie jest prostą sumą, a jest pierwiastkiem kwadratowym z sumy kwadratów. To trochę jakbyśmy obliczali przeciw prostokątną w trójkącie, zgodnie z twierdzeniem Pitagorasa. Dzieje się tak dlatego, że po prostu napięcie we wzorze na moc jest w drugiej potędze, stąd pierwiastek. Mówię o tym nie dlatego, żeby jakoś tutaj specjalnie komplikować sprawę, znacie mnie już trochę, ale dlatego, że często parametry szumowe urządzeń podaje się właśnie w jednostkach napięcia, a nie w jednostkach mocy. Takie sumowanie ma zatem ciekawą konsekwencję. Kiedy mamy dwa podane przebiegi szumowe, powiedzmy jeden mamy U1 równa się 8 mV szumu, a drugi mamy napięcie skuteczne 2 mV szumu, to ich suma nie wynosi 10 mV, a no właśnie ile? No to obliczmy. Tutaj mamy wzór. Napięcie całkowite wynosi, tak jak widzimy według tego wzoru, czyli mamy 8 do potęgi drugiej mV, to mamy 64 mV kwadrat plus 4 mV kwadrat, czyli mamy pierwiastek 68 mV kwadrat, a to jest około 8,2 mV. Okazuje się zatem, że suma napięć obu szumów będzie tylko o 0,2 mV wyższa niż poziom szumu tego pierwszego, 8 mV, czyli w zasadzie tylko on się liczy, poziom tego drugiego szumu niewiele dodaje. Jeśli mielibyśmy więcej tych różnych szumów, to w zasadzie liczy się tylko ten z wyraźnie najwyższym poziomem, te o niższym poziomie niewiele po prostu już zmieniają. Przy opisie rodzajów szumu wspominałem, że mają one różne tak zwane gęstości widmowe. Na przykład szum termiczny miał charakter szumu białego. Tutaj widzimy, jak to mniej więcej wygląda. Jest to rodzaj szumu o całkowicie płaskim widmie. Jego odmiana w akustyce brzmi mniej więcej tak. Nazwa szumu białego to analogia do widma optycznego światła, gdzie biały kolor jest mieszaniną wszystkich możliwych kolorów, barw, widma światła widzialnego. No, szum biały kojarzy nam się z akustyką, ale powtórzę, że jego zakres częstotliwości może mocno przekraczać 20 kHz, zatem może sięgać wielu megaherców i nawet gigaherców. Natomiast szum biały, najważniejsze, że ma płaskie widmo, powoduje, że jego energia mocno rośnie w zakresie wysokich częstotliwości, co powoduje, że jest on bardzo uciążliwy właśnie w tym zakresie. No po co właściwie wam to tłumaczę? Po to, żeby zrozumieć, że walka z szumem o takim charakterze polega głównie na ograniczaniu właśnie pasma przenoszonych częstotliwości przez zakłócany szumem tor. Oczywiście to ograniczanie no, musi być możliwe, nie możemy sobie od tak obcinać pasma użytecznego, ale w miarę możliwości możemy go na przykład nie rozszerzać bez potrzeby. No weźmy na przykład radiofonię na zakresie AM. Pamiętamy, że tam pasmo częstotliwości akustycznych dla odbioru fal długich było ograniczone zaledwie do kilku kiloherców, dlatego jakość dźwięku na tym zakresie no, nie była zbyt dobra. Ale w zasadzie dlaczego tak było? Dlatego, że po pierwsze chciano zmieścić jak najwięcej stacji radiowych w tym zakresie i ograniczając pasmo po prostu więcej się ich mieściło, a po drugie chciano ograniczyć w ten sposób poziom szumu również odbieranego przez radio, no bo gdyby chciano przenosić całe pasmo akustyczne na zakresie AM do 20 kHz, już pomijając tę sprawę na skali, no to poziom szumów byłby tak wysoki, że przykryłby po prostu przekaz. No podobna sytuacja była we wczesnych urządzeniach elektroakustycznych, gdzie często stosowano filtry dolnoprzepustowe, aby w ten sposób ograniczyć szumy na przykład z radia, magnetofonu czy płyty. Dlaczego ograniczano pasmo od góry? No właśnie dlatego, że energia szumu białego skupia się właśnie w zakresie wyższych częstotliwości. Jego ograniczanie od tej strony jest najbardziej skuteczne. Dlatego nie warto bez potrzeby rozszerzać pasma przenoszenia urządzeń. Kiedy mamy na przykład tor akustyczny, który ma przenosić pasmo do 20 kHz, no to oczywiście warto zostawić sobie pewien zapas, ale nie powinno się pozostawiać możliwości przenoszenia częstotliwości na przykład do 1 MHz, no bo mogą się pojawić jakieś niepotrzebne szumy właśnie w torze. Wspominałem też o szumach, które mają gęstość widmową szumu różowego lub nawet szumu kolorowego. Tutaj mamy przykład szumu różowego. Przypominam, że jest to szum, który ma stałą ilość energii w każdej dekadzie pasma częstotliwości. Mówiąc inaczej, jego charakterystyka wygląda tak, a jego odmiana akustyczna brzmi tak. Natomiast inne szumy, czyli szumy tak zwane kolorowe, to szumy, których rozkład widma jest jeszcze inny. Na przykład tutaj mamy szum brązowy.
No szum brązowy, dobrym przykładem szumu brązowego jest szum fal morskich, mniej więcej taki szum, taki jest rozkład widma. No i mamy tutaj na przykład jeszcze szum zielony, który już zupełnie ma inne widmo, takie bardziej nieregularne, a poza tym przypomina ono trochę krzywą Gaussa. Walka z szumem różowym i szumem kolorowym wygląda trochę inaczej, bo tutaj energia nie skupia się w wyższej części pasma, no i nie jest tak uciążliwy, ale w niektórych obwodach też bywa z nim trudno, zwłaszcza kiedy musimy walczyć z szumem na przykład w zakresie niskich częstotliwości, a nie możemy filtrować z jakichś powodów tego w odpowiednim stopniu. Na przykład w torach analizatorów widma, takich przyrządów pomiarowych, najbardziej daje się we znaki szum właśnie w zakresie niskich częstotliwości. Ważnym parametrem urządzeń, które przenoszą użyteczny sygnał elektryczny i o którym trzeba powiedzieć, jest parametr zwany stosunkiem sygnału do szumu. Jest to nic innego jak iloraz mocy użytecznej sygnału w określonym paśmie częstotliwości do mocy szumu w tym paśmie. Jego wzór wygląda tak, jak widzimy tutaj, gdzie S to jest moc sygnału użytecznego, a N to jest moc szumów. No im wyższy ten iloraz, to oczywiście tym lepiej. Ten parametr 10 logarytmów to się odnosi do tego, że podajemy ten parametr w decybelach, jeśli chodzi o moc. Czasem parametr ten jest odniesiony dla napięć, ale wtedy trzeba pamiętać, że będziemy mieć nie 10, a 20 logarytmów, czyli dla napięcia szumu, dla stosunku napięć szumu będzie to taki wzór w decybelach. Te wzory można by nieco uściślić do porządku, bo przecież w praktyce napięcie wyjściowe zawiera także pewien poziom szumu, dlatego trzeba by napisać, że mierzymy nie Sn, tylko S plus N do N. No i w parametrach urządzeń spotyka się też taki pomiar, ale dla odstępu, dla stosunku powyżej 20 dB, no to traci nieco na znaczeniu. Co w zasadzie mówi nam ten parametr? Mówi nam on to, że im więcej będzie tych decybeli, to na przykład tor wzmacniacza będzie nam mniej szumiał. Ale powstaje pytanie, czy takie podejście jest zawsze prawidłowe? Otóż tutaj trzeba uważać, bo jeśli odniesiemy się znowu do analogii elektroakustycznych, to czy wzmacniacz o stosunku sygnał szum 90 dB zawsze będzie miał taki odstęp od szumu, no niezależnie od wszystkiego? No otóż okazuje się, że nie, bo zależy jak do tego podejdziemy. Jeśli mamy wzmacniacz, który ma szumy wejściowe na poziomie na przykład 2 mikrowoltów i podajemy na niego sygnał 2 miliwoltów, to stosunek sygnału szum wynosi w takim przypadku 60 dB. Jeśli chodzi w stosunku napięć oczywiście. Ale jeśli na to samo wejście podamy sygnał o poziomie 200 mV, to parametr wyniesie aż 100 dB. No i mamy różnicę 40 dB, czyli bardzo dużo. No to pamiętajmy zatem, że stosunek sygnał-szum nie jest zawsze taki sam dla danego wzmacniacza. Jego wielkość zależy od poziomu sygnału wejściowego, użytecznego sygnału. Jeśli sprawdzamy odstęp od szumu jakiegoś toru akustycznego, no to zawsze należy sprawdzić, przy jakim poziomie sygnału wejściowego było to mierzone. Wspomniałem, że na przykład rezystory szumią same z siebie, generując tak zwany szum termiczny. Ale oczywiście nie tylko, bo kiedy zamontujemy je do jakiegoś urządzenia, to również generują one szum śrutowy, bo płynie przez nie prąd. Ale czy wszystkie rezystory szumią tak samo? Otóż nie. Najbardziej szumią rezystory węglowe i kompozytowe. Nawet w ich parametrach jest podawany poziom szumu w mikrowoltach na volt, czyli zależy on też od podanego na nie napięcia. Znacznie mniej, kilkakrotnie mniej szumią rezystory metalizowane i drutowe, zatem w układach niskoszumnych, no należy je stosować zamiast węglowych. A co z kondensatorami? No teoretycznie idealny kondensator nie powinien szumieć, ale w praktyce oczywiście nie jest tak różowo. Nawet modele teoretyczne kondensatora posiadają upływność dla prądu stałego, czyli jest to jakby dodatkowa rezystancja połączona równolegle z pojemnością, no i ta powoduje przepływ niewielkiego prądu przez kondensator i powstawanie szumu. Na szczęście ten powstający szum spotyka się z reaktancją pojemnościową i szum taki jest jakby automatycznie usuwany. Ale to nie koniec. Gorsze są tak zwane straty dielektryczne, bo powodują one, że powstaje dodatkowa rezystancja, ale tym razem połączona szeregowo z pojemnością, no i tym razem reaktancja nie jest w stanie usunąć szumu. Te zjawiska występują najbardziej w kondensatorach elektrolitycznych. Wartość tego wirtualnego rezystora zależy głównie od tak zwanego kąta stratności dielektryka, a kąt ten z kolei zależy od temperatury pracy i częstotliwości pracy kondensatora. No największy kąt strat mają właśnie klasyczne elektrolity aluminiowe, lepsze pod tym względem są tantale, a najlepsze kondensatory foliowe i mikowe. Dlatego najbardziej szumią elektrolity i rozumiecie już dlaczego często, aby ulepszyć tor audio lub układ zasilania, wymieniam je na foliówki, ale jeśli oczywiście jest to możliwe.
Cewki zachowują się podobnie jak kondensatory, ale w praktyce szumy własne generowane przez cewki są niewielkie. Jeśli chodzi o diody, to jeśli pracują one jako przewodzące prąd, no to występuje w nich szum śrutowy, o tym już opowiadałem. Natomiast w tranzystorach jest bardziej skomplikowana sprawa, bo występują tam szumy śrutowe, ale również szumy lawinowe, no i oczywiście strukturalne, a nawet termiczne. Liczy się, tak jak mówiłem, tylko szum wypadkowy, ten sumaryczny, a jak już wiemy, wynika on z szumu o najwyższym poziomie. Różne modele tranzystorów mają różne charakterystyki szumowe. Kiedy potrzebujemy zbudować układ niskoszumny, no to oczywiście szukamy odmian tranzystorów o niskich szumach. No dobra, ale jak ocenić, czy tranzystor ma niskie szumy, czy nie? W katalogach tranzystorów znajdziemy wykresy, które pokazują zależność współczynnika szumów od prądu kolektora, no i na przykład rezystancji wewnętrznej źródła sygnału. Okej, powiecie, ale co to jest ten współczynnik szumów? No zdaje się, że jeszcze o nim nie rozmawialiśmy. Otóż współczynnik szumów jest to pogorszenie odstępu od szumu po przejściu sygnału przez wzmacniacz. Mówiąc bardziej ściśle, jest to stosunek mocy całkowitego szumu do mocy szumu termicznego. A jeszcze innymi słowy, to po prostu miara tego, jak bardzo stosunek sygnału do szumu jest degradowany przez urządzenie czy też tor sygnałowy. Czyli im wyższy współczynnik szumu, tym gorsze parametry szumowe będzie miał dany tranzystor na przykład. Współczynnik szumu jest oznaczany często jako NF dużymi literami lub samo F. NF to noise factor lub noise figure. Wyrażamy go w decybelach. No i jeśli tranzystor miałby na przykład NF równe 0 decybeli, no to nie degradowałby w ogóle sygnału, czyli nie dodawałby szumu. W rzeczywistości 0 decybeli jest nieosiągalne. Dobrym przykładem zastosowania współczynnika szumu są konwertery satelitarne. Na pewno się spotkaliście. Podaje się w ich parametrach właśnie współczynnik szumu, nazywając go często szumy własne konwertera, i wynosi on około 1,5 decybela dla prostych modeli do 0,6 decybela dla lepszych odmian konwerterów. A wracając do tranzystorów. Ich parametry szumowe zależą, tak jak wspomniałem, od wartości prądu kolektora oraz od rezystancji źródła sygnału. Dotyczy to tranzystorów bipolarnych i obowiązuje tutaj dobór współczynnika szumów jak najniższego w decybelach. No weźmy sobie na przykład notę katalogową bardzo popularnych kiedyś tranzystorów serii BC, czyli modele BC107, 108 i 109. Obok innych parametrów znajdziemy tam właśnie współczynnik NF, który dla tranzystora BC107 i 108 wynosi 10 decybeli, a dla tranzystora BC109 tylko 4 decybele. Oczywiście te 4 decybele to dzisiaj nic nadzwyczajnego, ale niektórzy pamiętają, że kiedyś ten tranzystor właśnie stosowało się w pierwszych stopniach przed wzmacniaczy, bo ma te 4 decybele, a nie 10. Dla nowszych typów, na przykład z serii BC546, dla typów 6, 7 i 8 znowu mamy aż 10 decybeli, ale już dla tranzystora BC550 tylko 1,4 decybela i to prawie w pełnym paśmie audio. Ale to jeszcze nie koniec, bo jeśli weźmiemy na przykład inny tranzystor, powiedzmy 2SC2547 i zajrzymy w jego notę aplikacyjną, to nie znajdziemy tam typowej wartości NF w decybelach, a tak zwane równoważne wejściowe napięcie szumów, nazwane też bardziej fachowo całkowitą gęstością napięcia szumów. No i co ciekawe, wyrażamy tę wielkość w nanowoltach na pierwiastek z herca. Wynosi ona tutaj 0,5 przy prądzie kolektora 10 mA i częstotliwości 1 kHz. Ci z Was, którzy kiedyś zajmowali się analizą i obliczaniem wartości szumu, na pewno spotkali się z koszmarkiem pierwiastka z herca. Pozwólcie zatem, że nie będziemy się tym razem w to wgłębiać. No i pozostańmy przy parametrach szumowych tranzystora bipolarnego. Oczywiście wielkość tę wprowadzono, aby bardziej precyzyjnie określić parametry szumowe tranzystorów, ale jeszcze lepiej można je poznać, analizując takie oto wykresy, które pokazują zależność współczynnika szumów od prądu kolektora, no i rezystancji źródła przy różnych częstotliwościach. No przy okazji można zauważyć, że na wykresach podana jest już wartość NF w decybelach, czyli po staremu, a nie w nanowoltach na pierwiastek z herca. Jeśli chodzi o tranzystory JFET i MOSFETy, to w nich podstawowym źródłem szumu jest rezystancja kanału. No w tranzystorach JFET występują szumy śrutowe o charakterze szumu różowego oraz szumy termiczne związane z rezystancją, czyli szumy białe. Natomiast w MOSFETach przeważa składowa różowa, jeśli można tak powiedzieć, dlatego MOSFETy dość mocno szumią w zakresie niskich częstotliwości, na przykład w paśmie akustycznym. No dobrze, a co ze wzmacniaczami operacyjnymi? Oczywiście one też różnie szumią i też w notach aplikacyjnych można znaleźć ich parametry szumowe. Dla przykładu weźmy sobie popularny wzmacniacz operacyjny TL062. Jego parametr szumu wynosi aż 42 nV na pierwiastek z herca, czyli dosyć sporo, ale już dla układu TL72 to tylko 15 nV, zatem różnica spora. Zatem kiedy dobieramy wzmacniacz operacyjny, warto rzucić okiem na jego parametry szumowe. Oczywiście istnieją układy mające szumy na poziomie poniżej 1 nanowolta na pierwiastek z herca, ale są one przeznaczone do specyficznych układów ultra niskoszumnych.
Coś mi się zdaje, że ten odcinek zaczyna się niebezpiecznie przeciągać, zatem należy zmierzać już do brzegu. Jak pewnie zauważyliście, no temat szumu w urządzeniach elektronicznych nie jest prostym zagadnieniem, ale sam szum, czy raczej szumy są mierzalnymi wartościami, no i szumy można też podzielić na dość precyzyjne kategorie. No myślę, że taki odcinek był potrzebny, aby zebrać najważniejsze informacje o problemie szumów oraz poznać trochę metody walki z nim. Jak zwykle też trzeba dodać, że do wyczerpania tematu jest jeszcze daleko, no i być może kiedyś jeszcze do niego wrócimy. Ale mam nadzieję, że po obejrzeniu tego materiału wiecie już chociaż odrobinę więcej niż kiedyś. A w tym odcinku to już wszystko. Dziękuję Wam za jego obejrzenie. Jeśli się spodobał, dajcie łapę w górę. Ja jak zwykle bardzo serdecznie Was pozdrawiam i do następnego razu.